29 marca wspominamy świętego Wilhelma Temperiusza, biskupa. Wilhelm Temperiusz urodził się prawdopodobnie w Poitiers we Francji w XII wieku. Był kanonikiem regularnym i opatem u świętego Hilarego de la Celle. W 1184 roku został jednogłośnie wybranym biskupem Poitiers. Zasłynął szczególnie dzięki swojej niezwykłej cierpliwości. Był prześladowany z powodu wystąpienia w obronie praw i wolności swojej diecezji wobec możnych. Świadczy o tym dokument z 1185 roku w obronie prześladowanych w tym samym kościele. Prześladowania znosił jednak z pokorą i cichością. Zwalczał także nadużycia wśród duchownych, szczególnie Symonię. Po 30 latach wyczerpującej posługi biskupiej zmarł w opinii świętości 29 marca 1197 roku i został pochowany w kościele świętego Cypriana. Przy jego grobie miały miejsce liczne uzdrowienia fizyczne. Wierni zwracali się do niego o orędownictwo w przypadkach krwotoków. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obchodzimy wspomnienie świętego Wilhelma Temperiusza, biskupa, który słowem i przykładem przyczyniał się do dobra wiernych. Spraw, abyśmy doznawali skutków jego wstawiennictwa przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.